Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pozostając w hodowli u kolegi Renego Gojkensa, mamy tutaj gołębia, którego będziemy mieli u nas na sprzedaż. Jest to gołąb, tak jak tutaj widzimy, z rodowodu o numerze 231-00-99 z 2015 roku. First National. Tak, a pochodzi, tutaj jak pokazał Markus Bauer, który tutaj trzyma ten rodowód, pochodzi z gołębia, który zdobył pierwszy narodowy konkurs z Bursz. To był przeciwko 14 119 gołębi. Samica to była. I to jest bezpośrednio matka, to jest matka gołębia, który jest tutaj w rozpłodzie u Renego Gojkensa. A jest to gołąb, który stanowi tutaj, tak jak tutaj jest napisane, super rozpłodową samicę. I co ciekawe, ojcem, tak to widzi, aha, pokażmy, podchodzi, to też pochodzi wszystko tutaj praktycznie z gołębi. Tak jak pokazuje tutaj Markus, z gołębi Van Dijka. Tutaj nawet mamy syna kanibala. A z drugiej strony jest równie ciekawy gołąb, Rudy. Jest to bezpośrednio syn Rudego, który znajduje się w rozpłodzie tutaj u Renego Gojkensa. Rudego nie trzeba przedstawiać, są to gołębie nam bardzo dobrze znane. I takie gołębie tutaj ma w hodowli właśnie w rozpłodzie René Gojkens. A co ciekawe, tych gołębi, tak jak zobaczymy film, widzimy go, tych gołębi jest tylko 10. Tutaj mamy tego samego gołębia, popatrzmy. Samczyk. Samczyk to jest niebieski, pokażmy skrzydło jego. O, tutaj. On się tutaj wyrywa. Tak, zobaczmy. Gołębia nam prezentuje bezpośrednio kolega René. Widzimy, to jest ten gołąb, którego mamy tutaj u nas na sprzedaż wystawionego. Cena może nie jest mała, ale jest to gołąb, widzimy, z pierwszej ręki, bezpośrednio z hodowli, która jest bardzo nieliczna i też zdobywa właśnie sukcesy. Także na razie dziękujemy i jeszcze zaprezentujemy za chwilę jednego gołębia. Gołębia z tego syna Froma. Bezpośredni syn. Froma, tak, Frum, bo ja mówię Froma, bo tu dwa O są w środku. Tu zobaczmy. Tak, teraz mamy, to jest gołąbek młodszy zdecydowanie, jest z 2016 roku. On jest, popatrzmy, numer tego gołębia, to jest 216-06-39. To jest tego Asa. Syn, prawdopodobnie, tak? To drugi narodowy. Jakiś samczyk to będzie? Samczyk. Samczyk, zobaczmy. O, gołąb młodziutki, też w dłoniach tutaj Renego jest, o, popatrzmy, skrzydełko mu, pokażmy jego też. To są gołębie naprawdę rzadkie też, przy tak małej ilości gołębi w rozpłodzie jest to naprawdę ptak, którego ciężko jest, że tak powiem, gdziekolwiek nabyć. Te gołębie, ten gołąb, tak jak mówiliśmy, jest synem Fruma. Przypomnijmy tylko, Frum jest to gołąb, który zdobył drugi narodowy as Belgii średniego dystansu 2.15. Tak, a pochodzi z gołębi w rodowodzie tam... Kanibal, inny bred Kanibal raz siostra Figo. Reinerca. Inzucht, 231. Ze strony matki inbred 231 Utengels. O, i tutaj zobaczmy sobie, tak, tak wygląda syn Fruma. On jest młodziutki, on za te dwa tygodnie, kiedy już będzie mniej więcej do odbioru, on już będzie starszy, będzie go łatwiej utrzymać. Na dzień dzisiejszy tutaj będzie jeszcze tutaj przebywał jakiś czas. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot, a wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tego gołębia.